Po raz czwarty zostaje zorganizowana akcja pomocy dla osób z niepełnosprawnością. Proszę powiedzieć, ile tych paczek i do kogo te podarunki trafią? Tak, panie redaktorze, to już jest czwarta akcja. Zaczynaliśmy przed pandemią. Dzisiaj wspólnie z PCPR-em, z LOT-em oraz z LACH-em organizujemy kolejne akcje dla osób z okazji Dnia Osób z Niepełnosprawnością, dla osób potrzebujących w naszym powiecie limanowskim. Na dzień dzisiejszy jest przygotowane 560 paczek. Trafią one m.in. do Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Dobrej, gdzie mamy 80 osób, do warsztatów terapii zajęciowej, gdzie mamy 60 osób oraz do ośrodka w Przystani w tym barku 130 paczek oraz do limanowskiej akcji charytatywnej, gdzie na dzień dzisiejszy jest zgłoszonych 70 podopiecznych. Pozostałe paczki przyjmujemy listy chętnych. Jeśli Państwo wiecie i znacie osobę samotną, potrzebującą, którą warto by było odwiedzić, złożyć życzenia i taki malutki gest bożonarodzeniowy, żeby Pan Jezus narodził się w każdym sercu, żeby spotkać drugiego człowieka i być razem w tej chwili. Kto właśnie wsparł tą akcję? No bo równowartość paczki to oczywiście pieniądze. Bez tych pieniędzy nie byłoby tej możliwości zakupienia tych wszystkich produktów. Po raz kolejny ślę serdeczne podziękowania dla Pana Wojewody za wsparcie finansowe, bo z jego inicjatywy powstały właśnie ta pomoc dla osób z niepełnosprawnością, jak również dzięki sponsorom, którzy włączyli się w tą akcję i pracownikom starostwa, którzy pomagali pakować te paczki, ponieważ te 560 paczek i ponad 2 tony żywności trzeba było to poukładać, posegregować i popakować. Także wielkie ukłony, szacunek dla wszystkich, którzy się włączyli, wspierali mnie sercem, z uśmiechem oraz pracą. Dziękuję wszystkim. I to wszystko trafi przed świętami. Tak, tak. Teraz nas czeka ciężka praca, ponieważ 560 paczek musi trafić, zanim zabłyśnie pierwsza gwiazdka.